Najbardziej rozpowszechniona dzisiaj teoria, która mówi o początkach Bożego Narodzenia, to teoria zastępstwa, która przyjmuje, że Boże Narodzenie powstało, czy nasze święto chrześcijańskie 25 grudnia powstało po to, żeby zastąpić święto pogańskie i dlatego też przyjęło datę 25 grudnia, która ma pochodzenie pogańskie. Ale ta teoria, chociaż powszechnie przyjęta, czy w dobrej, czy w złej woli, bo też przyjmowana w środowiskach chrześcijańskich, katolickich, ona okazuje się nieprawdziwa z punktu widzenia historycznego. Nieprawdziwa z dwojakiego powodu. Po pierwsze, możemy stwierdzić, że święto Bożego Narodzenia po raz pierwszy było obchodzone w Betlejem, wtedy, kiedy powstała tam Bazylika Narodzenia za czasów Konstantyna Wielkiego, 328 było poświęcenie tej bazyliki. Bazylika zbudowana nad grotto Narodzenia, czyli po to, żeby uczcić miejsce Narodzenia, ale i samo Narodzenie Jezusa. Jeżeli tam powstanie święto, Betlejem, to z pewnością nie po to, żeby uczcić jakieś święto słońca, które jest obchodzone w Rzymie, czy w Egipcie, czy w jakimś innym kraju. To jest czysta sprawa chrześcijańska. Później to święto zostaje przeniesione, rozwija się i przyjęło się w Rzymie. I to jest jedna sprawa, że same okoliczności powstania święta wskazują na czysto chrześcijańskie korzenie tego święta. I teza, że święto powstało na bazie pogańskiej, choć ma korzenie i pogańskie, i chrześcijańskie, jest fałszywa. Ale jest druga też sprawa. Jeżeli badamy religię rzymską czy grecką, okazuje się, że w tych religiach święta, które przypadały 25 grudnia, nie były ani ważne, ani dominujące. Sam kult słońca, on był czczony w różnych datach, ale to święto 25 grudnia nie było najbardziej powszechnym, czy ważnym, czy dominującym. Więc w zasadzie nie było co zastępować. Powszechnie głoszona teza, że 25 grudnia obchodzono święto narodzin Mitry, nie ma żadnego, podkreślam, żadnego uzasadnienia w źródłach starożytnych. Żadne źródła starożytne nie mówią, że 25 grudnia obchodzono narodziny Mitry. To jest wymysł czasów nowożytnych. Zupełnie teoria wzięta z palca. Więc jeżeli to święto nie było obchodzone, święto narodzin Mitry, czy święto narodzin Horusa, bo też jest taka teoria 25 grudnia, no to nie było co zastępować. To nie po to powstało święto, że wtedy istniało jakieś święto, wielkie święto pogańskie. I wreszcie to, co warto podkreślić, że jest rzeczą oczywistą, że data 25 grudnia, data święta, nie jest to data historyczna. My nie wiemy, Ewangelie nie mówią, kiedy Jezus się narodził i pierwsze wieki nie przekazują, w ogóle nie zajmują się ustalaniem dokładnej daty historycznej narodzenia Jezusa, natomiast szukają najbardziej symbolicznej daty w roku, która by najlepiej wyrażała prawdę o przyjściu światłości na świat. Tak jak święto Paschy, czyli śmierci i zmartwychwstania, przypada na wiosnę, kiedy rodzi się nowe życie. Przypada w pierwszą wiosenną pełnię księżyca, czyli jest symbolika też światłości, równonocy wiosennej, wiosny. Podobnie, czyli ważna jest symbolika astronomiczna. Podobnie, kiedy powstaje drugie wielkie święto Narodzenia, szuka się drugiego ważnego symbolicznego punktu w roku astronomicznym, które by najlepiej tę prawdę wyrażało. I wiemy, że narodzenie Jezusa, przyjście Mesjasza na świat było zapowiadane w Starym Testamencie, że przyjdzie światłość, że powstanie gwiazda z Jakuba, że przyjdzie słońce sprawiedliwości, czy wzejdzie słońce z wysoka. Czy Ewangelia świętego Jana przedstawia narodzenie jako
przyjście światłości, która wnosi, która rozświetla mroki tego świata. Czy przy opisie narodzenia w Betlejem mamy światłość, która pojawiła się nagle w nocy i obudziła pasterzy. Z kolei gwiazda prowadzi też światłość, prowadzi magów do Betlejem. Więc widzimy, jak bardzo ważna jest symbolika światłości, gwiazdy, słońca i takiego powstania, początku słońca, rozświetlania ciemności. I właśnie 25 grudnia, symboliczna, bo to nie jest dokładnie astronomiczna, ale symboliczna data przesilenia zimowego, ona jest tym momentem, kiedy noce przestają się wydłużać, a zaczyna wydłużyć się dzień. Jest to moment zwycięstwa takiego w przyrodzie astronomicznego, światła nad ciemnością, czy dnia nad nocą, czy wejścia światłości w ciemność. I światłość zaczyna odsuwać tę ciemność i ogarniać świat. Właśnie przesilenie, zwycięstwo światłości. I ponieważ narodzenie Jezusa było przedstawiane jako przyjście światłości na świat, wejście tej światłości w ciemność, stąd tylko i wyłącznie dlatego, z tych względów symbolicznych, wybrano tę datę jako święto Bożego Narodzenia i też dlatego, że wcześniej cały rok astronomiczny, cały rok liturgiczny miał wielką symbolikę astronomiczną, był wpisaniem tego roku w rytm przyrody, ponieważ w chrześcijaństwie chodzi o uświęcenie czasu, zarówno pór roku, jak też pór dnia. Ponieważ modlimy się rano, wieczorem czy w południe po to, żeby uświęcić poszczególne momenty dnia. I data Bożego Narodzenia jest przykładem takiego uświęcenia czasu, uświęcenia dnia, a z punktu widzenia historycznego nie ma podstaw teoria zastępstwa świąt pogańskich w tym dniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wydało książkę pod tytułem Prawdziwe początki Bożego Narodzenia. Obszerna, bo około 500 stron, zawiera tekst bardzo zwarty, bo to jest rozprawa bardziej naukowa, historyczna, oparta na źródłach historycznych, ale która też wpisuje się we współczesną polemikę albo dyskusję na temat początków Bożego Narodzenia i nie chodzi o powtarzanie takich znanych teorii, które są powtarzane o tych pogańskich korzeniach święta, czy tak jak ostatnio czytałem, że święto Bożego Narodzenia ma korzenie i pogańskie, i chrześcijańskie, tylko chodzi o ten dziwny tytuł, trochę prowokujący, ale chodzi o podkreślenie, że chodzi o znalezienie prawdziwych początków naszego tak popularnego i tak ważnego święta.